Cześć wszystkim! Tutaj ja, Plink Scorpion. No, już jestem w domu, już wróciłem z wakacji. No, teraz zagramy Lone Ball. No, kolejną część zagramy. To jest w ogóle inny Lone Ball, bo jest Lone Ball 2. I jak widzicie, to się z początku, ponieważ to jest jakieś inne. Ja myślałem, że zrobię tak ten sam Lone Ball, ale to jest inne są nagrody. Bo ja pewnie, że dostałem tą opinię, to tylko, że razy jeden jako tutaj. A teraz jest inaczej. Czyli na Lone Ball część 2 gram dosłownie Lone Ball 2. Czemu Spike Rock jest razy 100? Spike Rock razy 100. Czy wtedy będę mógł lepszej, zastanawiam się. Bo nie wiem, na którym poziomie go mam. Dobra, nie będę przedłużał, to myślę, że zaczynamy. Ogólnie to też jest jakaś aktualizacja. O, Scarlet Ślub. O, nigdy nie zabił zombie, ale dobra. Mówię, że jest ogólnie jakaś aktualizacja tego. Jakby tej aplikacji, gdzie mam Plants vs. Zombies 2. No i teraz mam taką inną myszkę. Ciśnięcie widać myszkę, bo nie wiem, czy nagram. Dobra, no to czytam. Mam cię, Juan. Coś tam. Dziwnego gada. Pisze ten. Ready for anything. No dobra, czyli jesteśmy gotowi, tak. O, orzech, Zablokuję wszystkich. O, zombie już się pojawił. Dobra, protect your sport field and defeat team zombie. Dobra, jestem wielce ciekawi, bo w tym ostatnim Lone Ballu w ogóle nic nie mówili. Zastanawiam się, czy ten zombie jest jakiś nowy. Z Kaledishną. Kiedy na Big Beach Bro mówiłem o tym, że Plan vs. Zombies 2 zmienia się na Plan vs. Zombies 1 powoli. No i coraz więcej zombie jest Plan vs. Zombies 1 i roślin. I potem też chyba ma być tutaj katapulta zombie, która jest Plan vs. Zombies 1. Dobra. Ale teraz to bierzemy Gold Bloom'a, który jest naprawdę przydatną rośliną. Nie, dobra, takiego teamu nie wezmę. To tak. Dobra, jest taka jedna roślina tutaj. Chciałam coś sprawdzić, czy da się jakby ją aktywować, bo jakby... sens, strawberries, tutaj nie widzę jej. No, bo jakoś mi się nie zalicza tutaj te... kupienie tej rośliny. Dobra, no to po prostu coś na telefonie mi się zaliczyło, na komputerze mi się jakoś jeszcze nie zaliczyło. Ale dobra, może niedługo się zaliczy. Dobra, no to... Bierzmy ten, Witch Hazel wezmę w takim razie. Tu mam, ona boost, tu będzie silna. No to biorę Escape Ruta i Snowpiego tym razem wezmę. Z ogroby, to może Gravestera, chociaż i tak nie zapominam o jego używaniu. No i Potato Mine. Jest też kostium dla Potato Mine w sklepie, ale nie wiem, czy kupić. Chociaż w sumie pewnie kupię, bo tak nie podoba mi się. Dobra, ale nie będę miał Potato Mine, no co ja już zrobię. Dobra, no to jak już szybko, to wezmę Power Lily, chociaż oni też zapominam używać. Dobra. Dobra. Nie, naprawdę one fajnie wyglądają w tej grze. Dobra, zostawiam kolejnego skalizoma. Naprawdę super one są. Już widać, dobra. Tutaj Witch Hazel. Mamy teraz Toadstoola. Chyba ten Toadstool jest trochę za blisko, to dlatego ja go teraz przesunę tutaj Escape Rutem. O, to nas pomaga zjeść grób. Ja mam Witch Hazel niestety na pierwszym poziomie, to trochę słaba jest. W takim razie, bo na telefonie mam na trzecim poziomie i te puffszlumy są takie silne wtedy. Muszę jakoś ją ulepszyć, tylko nie wiem jak ulepszyć. Znaczy to było pewnie jak będzie Lone of Doom, czyli Halloween będę musiał jakoś ulepszyć. Ale na trochę długo czasu. Taki długi czas będę miał ją dość słabą. Power Lily. O nie! Dobra, dawaj Escape Loot, zamień się z nimi miejscem. Escape Loot kancłam. Co? Coś tam byłem sam. Czemu nie mogę się zamienić? No tylko raz może się zamienić miejscami? Nie wiem o co chodzi. Ja niedawno wiem o tej super sztuce Escape Loota. Dobra, więcej top stulów potrzebujemy. Ile tych top stulów tutaj jest? Dobra, ja się... No to właśnie na
A, chyba z jedną zielą nie może się dwa razy zamienić, to samo. Chyba o to chodzi. Dobra, nie wiem, bo ja sam próbowałem tam ogarnąć, o co chodzi. Kaktus. Fajnie było mieć kaktusa, ale nie mam kaktusa. Kaktus ostatnio jest update, że przebija balon. To też jest trochę jakby takie sprawienie, że Plants vs. Zombies 2 przypomina Plants vs. Zombies 1. Protect your sport field and defeat team zombie. Brains. O, właśnie o to chodzi. O, no będę miał tutaj kaktusa, to fajnie. Nie mam blowera na balony zombie, ale mam kaktusa. No dobra, weźmiemy sobie cherry bomb. Ej, on wydaje podobnie dźwięk jak w tym, w Plants vs. Garden Warfare. Dobra. O, ten nożyk jest fajny, to nie było na tym odcinku. Był fajny. Dobra. No to tutaj. O właśnie, też muszę powiedzieć, że dziękuję wam za 200 subów. To jest prześwietnie. Dobra, orzech tutaj. Ej, jaki mam tu potężny wybuch! To prawie taki wybuch jak cherry bomb. Dobra. Oś ten tutaj tak celowaliły balony ich. Zostawię tutaj sobie orzecha. No. Gdzieś tutaj, tu by sobie Witch Hazel. No i będzie fajnie. Może ogólnie będę sobie już dwa nagrywał więcej odcinków. Coś takie, że też na przykład ten tryb fabularny. A w ogóle taka rzecz jest takie pod ochroną jakby. Tak mogę, że jak zostaną rozwalone, to już jakby przegramy. Nie rozwalimy to jednak. Dobra. Tutaj ich wysadzamy. Już nie ogarniam, co tu się dzieje. Zwłaszcza, że na myszce się to trudniej robi niż normalnie na telefonie palcami. Ja mówię to po raz kolejny na jakimś odcinku. Witch Hazel się naładowała. A ja tak właściwie używam na tym poziomie jakichś trzech roślin czy coś takiego. Ale bardzo się cieszę, że mam tego Goldbluma. Bo nie muszę jakoś wstawać tutaj słoneczników. Mwahaha, Belog, my le. O co chodzi? The catapult zombie. O! Catapult zombie jest. Tak. You don't want scare. Walnut will block. Co? Ho ho ho! My catapult. No, no wiem, co to robi. Lock. To się strzela nad. We'll see about it. Tak. Dobra. Jak wygląda on? To się było na obrazku, już wiem. Okej. Okay. Ej, a dostęp zombie też sobie biega na bieżni. Na arenie. No dobra, ale cieszę się, fajnie, że go dodali do jedynki. Chociaż niedługo będzie tak, że wszystko się nie splanuje z nami. Jeden dodał do jedynki. Niedawno podobno też ma się pojawić Seashroom i Nightcap, ale jeszcze nie wiem, kiedy się pojawi ten Seashroom. Może Chompera wezmę. Dobra. Jak to wygląda, same złote rośliny. Ale tylko ta za Diaksa, reszta za prawdziwe pieniądze. O, tutaj od razu, no, to mi się podoba, od razu Spike Rocki przygotowane na tego Catapult Zombie. Według mnie lepiej tu jest stawiać te Spike Rocky. Powszum, dawaj! A, raz udało mi się strzelić, ale mój Hazel tu jest, to już jest coś fajnego. A teraz sprawdzę. Coś. Ten escape tutaj tego chciałem sprawdzić, tylko nie wiem czy teraz. Zabić czy po. Sandstorm! Impki piłeczki. O, katapult od razu się rozwalił. Już może. Dobra. Bernard nie zdążył ich zjeść, takie sobie są te zombie, dobre. Teraz patrzę na zmiany. Tak to działa. To zmieniło kiedyś. O, może się zmienić, to nie wiem, co tam chodziło. Dobra, tylko potrzebujemy tutaj więcej. Tak dobrze, trzeba też rozwalić. Usunę te spajki, kiedy chcecie zobaczyć, jak działa katapulta zombie. Dobra. Ona tylko. Dobra. To teraz.
Teraz na ten naj... Jeszcze ten... Ciekawe jak szybko Jacka tego dostali. No dobra. Czyli tak wygląda katapult zombie w dwójce. Czyli tak, nie jest tak samo jak w jedynce, tylko jest trochę, no, no bardziej nowocześniejszy. Chociaż ten ciąg wygląda dziwnie. To nie wiem, już nie ogarniam z tym escape rootem. Musiałbym ten przeczytać, co tam było napisane. Obejrzeć ten filmik i przeczytać. Protect your sport field and defeat team zombie. Team zombie. Drużyna zombie. Balon. Chili bean? Po co mi chili bean? A tylko taki kostium. Tak, taki chili bean w pieluszce. Ten newspaper zombie, to na niego pewnie chyba dobry. Dobra. Użyję Jack-o-lanterna może. Chociaż na niego powinienem raczej używać tego Snoopy'ego, żeby go spowalniać. O właśnie, Goldblum. Maska, to nie byłoby fajnie, gdybym zapomniał o Goldblumie. A w sumie nie mogę zapomnieć, bo gdybym kliknął Let's Rock, to by mi się pojawiło, że nie mam żadnej rośliny produkującej słońca. Dobra. Dobra, ja mam szybko rozwalić jego balon. Dobra, dość szybko. I nie zmarnował całego ognia. Nie zużył w sensie, bo to nie może marnować, kiedy jakby no, rozwala zombie. Ej, czyli jego ogień stracił tak na dwa balony zombie. Balony zombie. Balon zombie, to jakby lepiej brzmi chyba. Dobra, i już się naładowało na kolejnego. Dobra, zobaczmy, to muszę te fajne przytery tutaj mieć. A to jest fajne w ogóle, że jak tutaj użyję, to te wszystkie już się tutaj użyją. Ale to doszedłem na wielką falę, która akurat... Oj, muszę palić gazetę, ponieważ zawsze tak jest. O nie, no czemu Jack Lantern nie zabił go? Ale pisze to dawaj, nie! Dobra, muszę tego użyć. Muszę go święcić. Dobra, jakoś sobie daje radę. Dobra. Dobra, te zombie są dość bardzo wytrzymałe. Dobra, dobra, to ożyje chili beana. Bo to jest insta kill plant. Masku, jak te zombie po prostu umarły. Dobra, jest super. Czy dalej grać? Może tak. Dobra, gramy dalej. Ale o wiele to łatwiejsze niż te Big Bitch Bro. The Big Bitch Bro był po prostu jeden trudny poziom, a tu nie ma żadnego trudnego poziomu. O! O matko, ile tych zombie, one są takie same do siebie. Tak jest podobne do siebie, nie są takie same do siebie. Stans, dobra, czyli paraliżuj. Bo myślałem, że on tak spowalnia coś. Użyjemy super komba. Pipot plus Touchwood. Dobra. Cherry Bomb i orzech, bo ma moc. Właśnie, mam te moce i w ogóle nie używam. To po co mam te moce? Jest też wybuchowy orzech. To też w ogóle musimy ulepszyć. Żeby nie umarł mi. Czemu ta Power Lily się tak długo ładuje? Zastanawiam się. Zawsze przygotuję sobie Touchwooda. Myślę, że szybko ładuje. A Pipota nie będę ładował, bo on ma moc. Okej, dobra. Chciała tego, że patrzcie na to. Dobra, czekam aż te zombie tu przejdą się tutaj.
Właśnie tylko tutaj potrzebuję tego torchwooda. A nie, teraz jest problem. Nie mam blowera w ogóle. I pod. Dawaj. Słuchajcie, będę miał podaż, szybko dawaj. Dobra, tak. Teraz się zaczyna. O nie. Olej tutaj, patrzcie, to jest maksymalnie nieulepszony pipot. No tak, zapomniałam, on coś rozjeżdża. Ale czy to działa na katapultę zabić, czy nie działa? Chyba nie działa. A nie działa. O, zwali mu ten pancerz, bo pancerz też wybucha. I fajerwerki, czyli bomb jako fajerwerki. Czy grać tutaj? And this prize there. Tak, wiem. A tu 50 dziwaksów, to naprawdę dużo. Dobra, to jest ostatni poziom. Tak myślę. Ten, nie chili bean, laser bean. Super bohater! Okej, dobra. Muszę naprawdę grać, żeby mieć tego blowera, bo jednak tutaj... On by mi naprawdę wiele pomógł z tymi balonami zombie. A zrobię combo z Snapdragonem i jego obrońcami. Miałem Talnata, Talnat mi się przydał. Dobra. To bo jak jest dużo Snapdragonów, to one są silne. Weźmy może po tej tą Mina, nie wiem czemu. I cherry bomb, też nie wiem czemu. O dobra, tutaj widzę, że ten Snapdragon się przyda. Mogę wziąć jeszcze Jack o' Lanternę. Dawaj laser bean. I teraz musimy go przesunąć. Dobra, na razie myślę, że idzie nieźle. Ten imp wybucha. Ten. Jak będzie blisko. No nie będę mówił na niego tak normalnie, czyli imp, a nie impek. Bo to jest imp. Dobra, czyli mam tutaj wysady. Po co użyłam po prostu bezsensowny pożywienie dla roślinki, żeby tego użyć? Ja w sumie nie chcę tego laser beana tu mieć, ale nie wiem czy go usunąć, bo będzie smutno. Chociaż nie wiem, on zawsze ma taką minę dziwną. Dobra, nie, papa laser bean. Nara. O nie, dobra, więcej grobów i tak, ale odrzuciło moje dźwięki, dobra. To użyj teraz mocy, żeby te groby rozwalić. Ile tych smoczych jest, Snapdragonów w sensie, to nie jest... Bo zawsze nazywam to smoczy, nie wiem czemu tak nazywałem go. Snapdragon to jest. Snapdragon. W dwójce nie ma tak, że kiedy się klika na leśnie, to pokazuje jej nazwa. A w jedynce tak jest. Dobra, włączę turbo. No, kolejna roślina. Kolejny Snapdragon. Ile tych... One sobie poradzą chyba? O nie!
poradziły sobie z tym takimi jak bucketheadami. Nie umarły w ogóle. Nie! Dobra, biorę to. Dobra. Cześć! Uuu, jaki wybuch! To było, zamieniło się w Primal Potato. Dobra. To już wystarczy dla mnie. Spojrzymy na katapult zombie jeszcze. Zawsze też to zagram do almanaku, na dzisiaj nie ma nowych zombie. Zbieram nagrodę. Czyli 2000 pieniążków. Może kupimy kolejny kostium dla Potato Mina. Mimo, że go nie używam. Adventure. Dobra, kupuję. Tak. Zresztą gotowe myszkę mam przygotowaną. Dobra. Nowe coś. To zombie idę. Gdzie jest katapult zombie? Nie ma go? O, tu jest! Katapult zombie. W ogóle zastanawiam się, co jest tutaj z zombie tutaj na końcu, bo tutaj jest taka wielka choinka. W kształcie torta. Ten tutaj nie wiem, jaki jest zombie. Bo na telefonie też nie mam go odkrytego. A wtedy myślałam, że to jest miejsce dla katapult zombie. Ale nie wiem, co tam jest za zombie. Dobra, to patrzę na katapult zombie. Machine i basic speed. No czyli ma tyle żyć chyba co tutaj ten. I to też, i taką samą szybkość. Dobra. Taki to był ostatnim odcinku. W sensie w ostatnim odcinku Big Red Bro. I czemu on nie. Ja tak stoi na tej wodzie, a nie jest. Tak. Coś jest dziwnego z tymi obluskami tutaj. Ta mapa jest jakaś taka dziwna zawsze. Ile tu mam zombie w ogóle odkrytych? Dobrze. Ja nie kliknąłem, żeby kupić pieniążki. Kliknąłem tutaj w ten krzyżyk obok. Dobra. Więc ja myślę, że w tym odcinku to na tyle. No i nada, tak. A zostawcie lajka i suba i dzwoneczek. Gdzieś dzwoneczek. O, tylko się zajrzę do Zen Gardenu. I tutaj pożegnam się. O, aż trzy osinki nowe będą. O, jak kukurydza fajnie. Dobra. Pszczółka tutaj jest, wie, i dla kukurydzy. I teraz, nara, tak! Nara, 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 nara,